Przeprowadziliśmy badanie wśród użytkowniczek naszego serwisu. Zapytaliśmy prawie 3000 pań, jak z ich perspektywy wygląda rynek pracy. No i te dane nie są optymistyczne, bo prawie 70% pań odpowiedziało, że czują się dyskryminowane i że mają trudności większe w zatrudnieniu niż mężczyźni. Także to jest około 70% naszych respondentek, które w ten sposób odpowiedziały w tym badaniu. Wskazywały na dwa czynniki: na to, że mają utrudniony awans i start w karierze, szczególnie po nieobecnościach związanych chociażby z wychowywaniem dzieci. To jest jeden element. Drugim elementem, na który wskazały, to oczywiście kwestie wynagrodzenia. I tutaj powiedziały, że zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Patrząc na cały rynek europejski, musimy powiedzieć, że biorąc pod uwagę stanowiska menedżerskie, wyglądamy naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o średnią taką procentową. Czyli 44% stanowisk menedżerskich w Polsce jest zajmowanych przez kobiety i to jest bardzo dobry wynik. Jesteśmy wspólnie z Bułgarią na drugim miejscu w Europie. Przed nami jest tylko Łotwa. Za nami pozostałe kraje, więc to jest pozytywny czynnik, o którym możemy powiedzieć. Natomiast też patrząc na ten sam rynek, czyli na całą Europę, badania pokazują, że kobiety zarabiają około 23% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Więc tutaj mamy porównywalne dane do tego, co się dzieje na rynku polskim i jak wygląda rynek polski. Według mnie też pokutuje na rynku pracy taki stereotyp, że kobiety mają gorzej niż mężczyźni, chociaż oczywiście z takim badaniem, które przeprowadziliśmy, nie należy dyskutować, to są fakty, które pokazują odczucia i perspektywy kobiet. Natomiast myślę, że jest jednak wiele firm, które podchodzą do tego w zupełnie normalny sposób, nie dyskryminując w żaden sposób żadnej ze stron i też rozwijając pewną infrastrukturę, która pozwala na to, żeby kobiety mogły normalnie funkcjonować, bo wiemy, że ma ten zakres obowiązków oprócz pracy, dotyczy też domu czy opieki nad dziećmi, w związku z tym firmy starają się o to, żeby były chociażby, nie wiem, przedszkola przyzakładowe, żłobki, żeby to od tej strony infrastruktury ułatwić kobietom funkcjonowanie na rynku pracy. Firmy, które zwracają uwagę na to, żeby budować infrastrukturę ułatwiającą funkcjonowanie kobietom na rynku pracy, będą zdecydowanie łatwiej mogły pozyskać cennych pracowników, bo będzie to ten element, który przeważy na obecnym rynku pracy, gdzie poszukiwanie pracowników jest zdecydowanie trudniejsze.